informacje. Przede wszystkim, skąd dzisiaj czerpiemy nasze informacje. Wizja lub to, po co sięgamy, po co sami wybieramy. Możemy sobie wyszukać te treści w internecie. Te filmy są dostępne w internecie, nie każdy o nich wie. Nie są to treści popularne, bo wskaźniki naliczania odwiedzeń danych linków, powiedzmy na YouTube, na to wskazują. Właśnie, informacja. To jest film, część, fragment filmu autorstwa Petera Josepha, o czym było wspomniane. Osoba pokazana w końcowym fragmencie to Jacques Fresco. Jest inżynierem społecznym, który zajmuje się projektowaniem społeczeństwa z wykorzystywaniem metody naukowej, stricte, o której mam nadzieję, że zdążymy sobie powiedzieć. I na podstawie wszelkich dostępnych faktów naukowych, które są w stanie odmienić naszą ludzkość, i jeśli tylko zdecydujemy się jako społeczeństwo sięgnąć po te metody. One są gotowe, są na wyciągnięcie ręki już dziś. To nie są informacje zakopane, odległe dla nas. To są rozwiązania niepopularne z tego względu, że nie da się na nich wiele zarobić. A mam nadzieję, że wszyscy sobie tutaj dziś uświadamiamy, że nasz system monetarny oparty na pieniądzu kręci się wyłącznie dlatego, że my jesteśmy konsumentami, więc to, co jest naprawdę napędzające ten system, to ta konsumpcja. Te materiały, takie naprawdę wybitnie dobre, dla nas cenne, nie są wykorzystywane, bo one zapewniają trwałość użytku. Możemy je wykorzystywać w kółko, znaczy w kółko, one są bardzo trwałe, więc zapewniają nam możliwość długiego użytkowania ich. A w systemie, nie systemowi, obecnym systemowi nie jest to na rękę, bo opiera się głównie na cyklicznej konsumpcji, czy coś musi nawalić, my musimy to kupić ponownie. Miałem nie jeden komputer i żaden z nich, miałem bodajże trzy, nie wytrzymał dłużej niż 2 lata poza okres gwarancji, więc możemy się zastanowić, czy to jest specjalne zaprojektowanie takiego systemu, by nawalił, czy coś jest inne. Czy to po prostu naturalne jakieś tam mechaniczne zużycie. Dobrze. Wspomniałem o informacji. Informacje chciałbym też Państwu dzisiaj przekazać na temat tego, kim my jesteśmy właściwie jako ruch. Ruch powstał w zasadzie na podstawie oglądanego filmu wcześniejszej części pod tytułem Zeitgeist Addendum, także autorstwa Petera Josepha. W końcowym fragmencie tego filmu autor nawołał do zrzeszania się na rzecz tych treści, które były przedstawione w filmie. Nawołał do takiej mobilizacji pod warunkiem, że każdy odbiorca zgadza się z tymi treściami, które dzięki temu filmu przyswoił. Tak to wszystko się potoczyło. Nie mamy lidera, nie jest to organizacja podzielona na jakieś warstwy, gdzie panuje jakiś podział na role. Każdy zajmuje się tym, czym chce się zajmować, prawdę mówiąc, w czym czuje się najlepiej. Dzielimy sobie nasze zadania na podstawie możliwości. No i w dzisiejszy dzień chociażby Z-Day, a więc taka ogólnoświatowy dzień w zasadzie świadomości organizowany przez grupę Zeitgeist, jest właśnie efektem tego naszego oddziaływania, tego naszego postanowienia, że jednak nie chcemy być bierną społeczną masą godzącą się na wszystkie wprowadzane z góry, odgórnie zmiany narzucane na nas. Chcemy wziąć głos w tym wszystkim, bo przecież to życie jednak powinno być czymś więcej niż dostosowaniem się, prawda? I działamy. Dzisiejszy dzień zorganizowaliśmy z własnych środków. My jesteśmy organizacją, ale grupą podległą jakimkolwiek politycznym ugrupowaniu. Często zarzuca nam się, że nasze poglądy są mają po drodze do poglądów na przykład komunistów wypracowanych na podstawie filozofii Marksa. Ale prawdę mówiąc, trzeba się naprawdę wgłębić w tę treść, by rozróżniać takie podstawowe rzeczy, bo z komunizmem, z jakimkolwiek ustroniem nie mamy nic wspólnego. Nie chcemy brać udziału w podziałach, a właśnie do tego doprowadza polityka.
mamy kraje takie jak Polskę, za Odrą mamy Niemcy. Czy ten podział jest naprawdę konieczny? Czy te dwa kraje muszą być odseparowane i żyć swoją własną kulturą? Każdy podział zawsze będzie rodził konflikt. I na bazie właśnie świadomości, dnia takiego jak dzisiaj, chcę po prostu wyzwolić taki mechanizm nowego postrzegania pewnych spraw. Ale oczywiście to, co my tutaj robimy dla Państwa, jesteśmy oczywiście indywidualnie zaangażowani w tę działalność. Nikt nam za to nie płaci, nikogo nie sponsorujemy, nie reklamujemy. Wszystko, co sobie tutaj załatwiliśmy na podstawie własnych możliwości, środków i dostępów. Wszystko to, co przekazujemy, no mamy nadzieję, że Państwo będą chcieli sobie samodzielnie przyswoić już poza tą salą, gdzieś tam w domu. Będą namiary na pewne treści. No i trzeba się samemu przekonać, czy warto coś zmienić, coś zacząć działać w kierunku tej zmiany, bo system nasz obecny monetarny. Większość ludzi nie wie, czy my mamy jakieś alternatywy. Nie ma nawet czasu zastanawiać się nad tym, czy istnieją jakieś możliwości zmiany tego wszystkiego, całej machiny, która napędza nasze życie. Rodzimy się, idziemy do szkoły, do przedszkoli, edukujemy się, nabywamy wiedzy. Pod wpływem wiedzy się zmieniamy. Pod wpływem interakcji z całym tym środowiskiem, z całym społeczeństwem zmieniamy się właśnie w określonym kierunku. Zaczynamy wykształcać określone schematy rozumowania. Dla przykładu, muszę mieć wiedzę, wypracować, będę więcej wiedział, będę miał wykształcenie, będę miał lepszą pracę. A czy tak naprawdę jest, czy to nie w zasadzie innowacyjność myśli i zastosowanie wszystkich technologii, które mamy już dziś, podkreślam, a których nie wykorzystujemy, bo nie są na rękę takiemu społecznemu wyzwoleniu. Czy to nie jest swego rodzaju ograniczenie dla nas, że my poddajemy się temu wszystkiemu, tej zmianie, takiemu społecznemu naciskowi? No nie wiem, trzeba sobie odpowiedzieć samodzielnie na takie pytania. Ja mogę ewentualnie Państwu zadać kilka pytań retorycznych, na które Państwo sami sobie muszą odpowiedzieć. Ilu z nas ma marzenia takie autentyczne na przykład? Ja mam marzenia, ale mówiąc szczerze, nie widzę dla siebie opcji ich realizacji w obecnym systemie, bo nie są to rzeczy związane z materializmem, z konsumpcją. Numer dwa. Czy wyobrażamy sobie inny świat niż ten, który obecnie znamy? Czy świat nie oparty na konsumpcji, wymianie dóbr, cyklicznej konsumpcji? Świat nie oparty na systemie producent-konsument, gdzie wszystkie surowce są eksploatowane, bo nikt dzisiaj nie tworzy jakichś pomiarów, baz danych, które mogłyby tą cykliczną konsumpcję kontrolować w jakiś sposób. Po prostu to robimy, nikt się nie zastanawia nad konsekwencjami długoterminowymi, na przykład eksploatacji złożonych. Powoli zaczynają się nad tym zastanawiać, powoli zbliża się problem, powoli te złoża zaczynają się wyczerpywać. No ale rokowania na skalę ogólnoświatową nie są za dobre. Nie są w zasadzie wcale dobre, bo według pewnych danych do roku 2050 większość krajów obecnie uznawanych za wysoko rozwinięte cywilizacyjnie, na przykład Europa, Stany Zjednoczone czy Kanada, Meksyk, to są kraje, które podlegają schematu pieniężnemu. Tam mimo wszystko w tych krajach funkcjonuje ten pieniądz, i on tak naprawdę obciąża gospodarkę. I to nie jest tak, że to, co my dziś mamy, jest możliwe do utrzymania w nieskończoność, bo to się najzwyczajniej zawali i większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Być może nie jest jeszcze najgorzej, być może jakoś się nam żyje, mamy tę pracę, jesteśmy w stanie sobie poradzić, ale na jak długo? Czy tylko o nas w tym wszystkim chodzi, czy o jakieś wyższe wartości, o dobro przyszłych pokoleń, które chcąc, nie chcąc będą żyć na tej planecie, którą my ukształtujemy. Niewiele ludzi podejmuje się takiego myślenia, przynajmniej jest osobiście przykro z tego powodu, ale tak. Mogę zadać pytanie? To znaczy, nie później.
Tak, mamy wydzieloną strefę po koncercie. Nie wiem, czy pan zostanie do tego okresu. Muszę zostanę, tak? Tak, dobrze, to jak najbardziej będzie możliwość zadawania tego. Się nagadałem w zasadzie w czas, więc zaczniemy sobie drugą część filmu.